Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na wstępie chciałbym podziękować przedstawicielom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej za trud, jaki Państwo wykazali, zbierając te podpisy, interesując się właśnie tą ustawą, bo trzeba zawsze chwalić każde takie właśnie inicjatywy obywatelskie. Jak najbardziej jestem także za ochroną przyrody, wspieraniu natury, jednak uważam, że nie można zapominać tutaj o ludziach. I człowiek tutaj powinien być jednak najważniejszy. Słyszymy o tych licznych protestach mieszkańców, samorządów. Dlatego też mam pytanie do Państwa. Czy nie myśleli Państwo właśnie na podjęciu jakichś rozmów właśnie z tymi ludźmi najbardziej zainteresowanymi, ze społecznością lokalną na temat rozszerzenia tych granic, szczególnie w przyszłości parków? Czy może nie zastanowiliby się Państwo nad inicjatywą referendum? A także kolejne moje pytanie dotyczy tego, czy zastanowili się Państwo, jak zabezpieczyć interesy mieszkańców i samorządów w przypadku, gdy przykładowo samorząd utraci jakiś kawałek swojej ziemi, czy w jakim kierunku pójdą właśnie tutaj prace w tej ustawie. Dziękuję.